Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozpoczniemy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie 24 kwietnia 2021 roku. Proszę Państwa, nasze spotkania, przepraszam bardzo, są spotkaniami świadomości pełnego odkupienia. Wszyscy ci, którzy są odkupieni, czyli świadomi odkupienia, nie świadomi w taki sposób, że zostali, że to przeczytali, świadomi tak jak protestanci, czy świadomi jak inni, adwentyści, dajmy na to, nie jest to związane z tym, co jest napisane jako okiem widziane, ale pełną świadomością ducha naszego. Czyli nasz duch, nasza świadomość musi w pełni zjednoczyć się z Duchem Bożym. Protestanci nie są zjednoczeni z Duchem Bożym, ani adwentyści nie są zjednoczeni z jednego bardzo prostego powodu. Główny element łączący ich z Duchem Bożym odrzucili z wielką nienawiścią, a jest to Święta Maria Matka Boża. Jest powiedziane, że synami Bożymi są ci, którzy są zrodzeni przez niewiastę. Zrodzeni przez niewiastę. Jezus Chrystus bardzo wyraźnie mówi pod krzyżem do świętej Marii Matki Bożej, swojej matki: niewiasto, oto syn twój. Do świętego Jana mówi: oto matka twoja. I od tej godziny Jan wziął ją do swojego domu, czyli serca. Czyli wykonywał wszelkie jej polecenia, które są polecaniami, które też wykonywał Jezus Chrystus. Wiemy o tym w Ewangelii według świętego Jana, rozdział drugi, gdzie w Kanie Galilejskiej mówi święta Maria Matka Boża do Jezusa Chrystusa: synu, wina już nie mają. A czy to moja sprawa, czy twoja, niewiasto? Zada się niewiasto, zada się niewiasto. I wtedy święta Maria Matka Boża mówi w taki sposób do sług: weźcie wszystko, uczyńcie to, co wam będzie, co wam każe. I wtedy Jezus Chrystus jest postawiony przed sytuacją początku swojego działania, dzieła. I mówi: napełnijcie 6 stągwi, które są do żydowskich oczyszczeń, a każda stągwia miała mniej więcej około między 40 a 80 litrów. To były duże stągwie, czyli 6 stągwi, 6 razy 8, 48, czyli 500 litrów wina, bo tak można było powiedzieć. I zostało wodą napełnione przez sługi, i ci same, te same sługi zanieśli to wino staroście weselnemu, bo są świadomi, co czynili i co dają. A starosta weselny, pijąc to wino, mówi tak: każdy na początku stawia dobre wino, a na końcu stawia podłe. Ale ten zachował dobre, stare wino aż do samego końca. I świadkami cudu są najmniejsi. Są ci, którzy byli świadkami, świadkami też sami nalewali tej wody. I oni są świadkami cudu. Starosta zaświadcza o cudzie, mówiąc: on stare wino ma do samego końca. Co to znaczy? Stare wino to jest prawda. Stare wino to jest prawda, to jest światłość, to jest doskonałość, to jest człowiek, który umocnił się w prawdzie Bożej, czyli Jezus Chrystus, tych, których powołuje, później obdarowuje ich prawdą. A faryzeusze co robią? Chodzą po tym świecie, szukają swoich wyznawców, gdy ich znajdą, czynią im dwakroć wartym piekła, bardziej niż sami są, czyli najpierw dają im trochę dobrego wina, a jak ich znajdą, same podłe i ocet. Ocet im dają. To jest ta sytuacja. Ponieważ święty Paweł bardzo wyraźnie mówi, tu nie można powiedzieć w taki sposób, że święty Paweł sobie zmyśla. Święty Paweł mówi: mówię prawdę, nie kłamie. To są ludzie, którzy zmyślają, bujdy, legendy. Nie słuchajcie ich, bo mówią samą nieprawdę. Mówią o jakimś dziwnej sytuacji, że Jezus już nie odkupił, że wy musicie sami to zrobić, że zostawił was w grzechach. To jest, proszę Państwa, musimy pamiętać o tym, że nie spotykamy się tutaj naszymi, że tak mogę powiedzieć, laptopami czy komputerami. Nie spotykamy się po to, aby nabijać sobie głowę informacją. Spotykamy się po to, aby kroczyć drogą osobistą, osobistą drogą do Chrystusa. Nie chodzi o to, żeby być naładowanym informacją, ale samemu postępować w sposób strasznie gnuśny, chytry i przestępczy. To jest powiedziane do nas. My musimy
tą postawę mieć. Bardzo często spotykam tą sytuację, że mówię o sprawie prawdy, tak jak teraz w tej chwili przedstawiam, a za 10-15 minut, za pół godziny odpowiada mi człowiek, no to co ja mam zrobić? Przecież powiedziałem przed chwilą, co masz człowiekowi zrobić. No ale co ja mam zrobić? Chodzi o postawę, a nie umiejętność. Nieumiejętność. I żaden człowiek nie umie tego uczynić, co Chrystus uczynił, bo i dlatego Chrystus każe jemu przyjąć jego zwycięstwo. Czyli ciekawa sytuacja. Człowieku, przyjmij ode mnie bezgrzeszność. Przyjmij ode mnie bezgrzeszność, którą już ci dałem w darze. Przyjmij. O, bezgrzeszność, straszna rzecz, muszę uciekać. Straszną rzecz być bezgrzesznym. Czyli Chrystus mówi, przyjmij ode mnie bezgrzeszność w darze. I dlatego było powiedziane na naszym spotkaniu wcześniejszym, że każdy człowiek, który jest traktowany przez dzisiejszy establishment duchowny, czyli może nie traktowany, lobbowany, chyba tak powiem, lobbowany przez dzisiejszy establishment duchowny, że jest grzesznikiem i nie jest zdolny do dobrych czynów, jest po prostu, jest to nieprawda. Establishment mówi nieprawdę, ponieważ nie nasza zdolność bezgrzeszności, do bezgrzeszności czyni nas zdolnym do dobrych czynów, ale to Chrystus czyni nas zdolnymi do dobrych czynów. I dlatego nawet najgorszy grzesznik, który jest ukazywany przez establishment duchowny, będzie doskonały i czysty, będzie postępował nieskazitelnie, ponieważ jego dziełem jest Chrystus, jeśli uwierzy. I w ten sposób zaświadczy o tym, że Chrystus w nim żyje. I Chrystus, On powoduje i On dokonuje tej postawy doskonałej, bo dla człowieka jest to niemożliwe. Więc każdy człowiek, który chce być dobry, chce być doskonały, chce żyć owocami Ducha Świętego i darami Ducha Świętego, panowanie, łagodność, wierność, dobroć, uprzejmość, cierpliwość, pokój, radość, miłość, dary Ducha Świętego, mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Każdy człowiek, który uświadamia sobie tą sytuację, mądrością jest bać się Boga. Mądrością jest to kroczyć za Jego prawdą. Mądrością jest to, aby słuchać Jego rad. Mądrością Jego jest, aby być odważnym Jego mocą. A On da nam umiejętność. A ta umiejętność umocni nas w pobożności. A pobożność to jest właśnie to. Proszę zauważyć. Pobożność. Przeczytam tutaj werset. O Jezus Chrystus mówi, Bóg mówi o pobożności. To samo jest właściwie. Chrystus, Duch Święty, Bóg Ojciec, Trójca Przenaświętsza. Mówi tutaj o właściwej postawie, o właściwym poście. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy. Chodzi tutaj o tą sytuację także, kiedy świadomie objawiamy Boga, to także jest to obdarowywanie tych, którzy są biedni. Nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwracać się od współziomków. I teraz 9 werset. Przeczytam. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzeknie. Oto jestem. I dalej. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo. Czym jest jarzmo? Jarzmo jest wątpliwością. Jest lękiem. Jest lękiem przed karą, która ma na nas spaść tylko dlatego, że sobie tą karę wymyślił establishment duchowny, że jeśli kto pomyśli, że Bóg go uratował, a on nie jest grzesznikiem, to wtedy spadnie na niego straszna kara, bo oni już o to zadbają. Oni już będą magię stosować i będą ludzi straszyć, jaka to straszna kara na nich spadła, bo w tej chwili Bóg nie panuje na tym świecie, tylko oni zajęli miejsce Boga żywego. I to tak się dzieje. I proszę zauważyć, przeczytam Państwu, ja tutaj nie będę włączał tych przełączników, tam, bo mi się to wszystko pomiesza, ale tam też mogę to zrobić. Tutaj, ale jak już czytałem tutaj, bardzo ciekawy jest to list do Kolosan, tutaj też otworzę go. List do Kolosan,
rozdział trzeci, werset, od pierwszego go przeczytam. Kolosan 3, od pierwszego. Jest, jeśli więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. I tutaj jest piąty werset. Zadajcie więc, tutaj jest powiedziane, jaki post Chrystus chce. Tam jest napisane post. Postem jest to, abyście szukali chwały, szukali prawdy, szukali miłości, szukali mojej obecności, żebym ja w was żył. To jest postem. Łamać jarzmo. I dalej. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach. Rozpuśćcie nieczystości, lubieżności, złej żądzy, chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I tutaj właśnie, jeśli bym na przykład ten przełącznik włączył jednak, to muszę zobaczyć, jak to się włącza. Sekundeczkę. Jak się ten przełącznik włącza? No nie włączę, bo nie wiem, jak się go włącza. Nie pamiętam. Ale powiem inaczej. Jest tu werset, jak już mówiliśmy, gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. I tutaj mam żółtym tekstem, mam napisane żółtym tekstem jest konieczność umartwiania się, umartwiania celem naśladowania Chrystusa. Co odzwierciedla tą sytuację, proszę Państwa, że ten werset piąty, zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne, nie jest łamanie brzemiona, tylko dociśnięcie brzemiona bardziej. Sprawdzenie, czy są łańcuchy dobrze zapięte, czy czasem się nie rozepną, bo kara będzie, czy dobrze jest założony kaganiec, czy kolczatka jest przyciśnięta. Więc jest tu powiedziane o konieczności umartwiania się. Przecież, proszę Państwa, konieczność umartwiania się celem naśladowania Chrystusa. To jest narracja Kościoła, lobbing, aby nigdy człowiek nie osiągnął wolności. Żeby nigdy nie osiągnął zbawienia. Żeby nigdy nie osiągnął prawdy, bo ich celem jest to, aby żaden Syn Boży się nie obudził. Żeby nie powstał, jak jest napisane w liście do Efezjan, rozdział 5, werset 14. Dlatego się mówi, zbudź się ośpiący, a powstanie i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Więc wszystko czynią, aby nigdy Chrystus nie stał się życiem człowieka, aby człowiek żył głównie bojaźnią i żeby lęk był tym, co go zniewala jako jarzmo. A jest, jak już powiedziałem, w liście do Kolosan, 9 werset, wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezmiesz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem przewrotnie. Tutaj właśnie do szóstego. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać. Wyrwać się z kłamliwego lobbingu na temat, kim jest Chrystus, dokąd nas prowadzi, że nam się nie podzieli się żadnym darem zwycięstwa, jak sam nie załatwisz sobie, nie będziesz miał, że jest to barter, czyli wymiana handlowa. Jeśli będziesz miał odpowiednią ilość dobrych uczynków, to może dostaniesz troszeczkę drogocennej krwi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuściliśmy naszym winowajcom.
mówi Kościół. A jest powiedziane, odpuść tutaj w świadomi Synowie Boże mówią to w czasie dokonanym. Odpuściłeś nam nasze winy, jako my odpuściliśmy naszym winowajcom. Czyli dokonałeś dzieła zwycięstwa i przekazałeś nam wieniec laurowy, abyśmy się szczycili zwycięstwem i szli w nim, bo nasz Pan wyzwolił nas i puścił nas wolno, abyśmy czynili to z innymi. I jak jest to napisane, proszę zauważyć w Księdze Izajasza, rozdział 61. Powstań. 61. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrzeć rany złamanych serc. By zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. I dalej, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych. I proszę zauważyć tutaj, o czym jest mowa. Nie chodzi o poposypanie głowy popiołem, czy jakiś smutek straszny, jest napisane. By rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek zamiast szaty smutku, pieśni chwały zamiast zgnębienia na duchu. Śpiewajcie psalmy. Dzisiejszy świat, Kościół nie mówi o mówieniu psalmu. Bądźcie udręczeni, umęczeni, czyli umartwiajcie się, czyli unikajcie radości serca, ponieważ z czego macie mieć radość? Radość z tego, że jesteście w strasznych grzechach? My radujemy się, bo w nich nie jesteśmy. Nie dlatego, że my jesteśmy umiemy, jesteśmy zdolni, czy w jakiś sposób piękni, czy to na ładne oczy zostało nam dane. Ale sam Chrystus złożył ofiarę ze swojego życia na polecenie Ojca. Złożył za nas ofiarę, okup, aby nas wykupić. Jak to powiedział święty Paweł w liście do Koryntian, rozdział 1, werset 6, werset 19, rozdział 6, werset 19. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest i którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Ludzie postępują, jakby w dalszym ciągu należeli do samego siebie. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Establishment duchowny wszystko robi, aby nie chwalić Boga w ciele, ale umartwiać się. Chrystus Pan nie dał człowiekowi umartwienia, ale dał radowanie się z wolności, o czym mówi list świętego Pawła do drugi do Koryntian, rozdział 5, werset 16, mówi bardzo wyraźnie. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała, czyli nie znamy już według ciała grzesznego. Dostrzegamy już odkupionego drugiego człowieka. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy go w ten sposób. W jaki sposób dla ciała jest Chrystus poznany? Jako Chrystus ukrzyżowany, umęczony, który umarł na krzyżu. Nie pamiętajcie już takiego. Pamiętajcie zwycięzcę. Zwycięzcę, wy nie pamiętajcie swoich grzechów, ponieważ On wszystko uczynił, abyście już ich nie mieli. Nie wołajcie do Boga, aby wam grzechy przypomniał, ponieważ na pokuszenie Go wodzicie. Na pokuszenie wodzicie Boga, aby On złamał swoją obietnicę względem was, aby nie wspomnieć już grzechów więcej. I następna sprawa. Dzisiaj establishment duchowny utrzymuje człowieka cały czas w takim stanie letnim, brewiarium fidei. I dlatego jest taka kanon brewiarium fidei, a brewiarium fidei po łacinie oznacza letnia wiara. Utrzymuje nieustannie Kościół człowieka w letniej wierze, aby nie była ani gorąca, ani zimna, aby Chrystus nieustannie wypluwał wszystkich tych z ust swoich. Jest to napisane w liście do Laodycei. Tu chciałem powiedzieć, tak więc i my odtąd już nie znamy nikogo według ciała, jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób, czyli nie znamy Chrystusa już ukrzyżowanego i uśmierconego, tylko widzimy Go zmartwychwstałego, a przez to, że widzimy Go zmartwychwstałego, sami mamy świadectwo swojej przyszłości, a
a i właściwie już teraźniejszości, czyli On, wszyscy ci, którzy uwierzy w Niego, On przemienia nas swoją potęgą, czyli wyrwał nas ze uśmierconego, z grzesznego ciała, bo uśmiercił to ciało. Nikt nie pamięta tej śmierci. I dlatego Jezus Chrystus nie mówi, czy nie pamiętacie, jak umarliście? A czy nie pamiętacie, jak wam wiarę, jak wam przywróciłem życie? Ludzie mówią, nie pamiętamy. No i dlatego macie wierzyć. Bo wiara nie opiera się na tym, co pamiętacie. Tylko to, co ja wam uczyniłem. I macie to przyjąć bez mrugnięcia okiem. Macie to przyjąć z całkowitą prawdą. I dlatego nie trzymajcie się barterów, czyli wymiany handlowej. Bóg da to, a wy dacie to. Dacie to, to Bóg da to. Takiej rzeczy nie ma. Odkupienie jest darmowe. Darmowe. I dlatego Jezus Chrystus mówi tak. W darze daję wam bezgrzeszność. Ludzie mówią, łapanka, uciekać! Zamykają się w domach i nie chcą pukać, wpuszczać. Oto stoję i kołaczę, kto drzwi otworzy, będę z nim wieczerzał, a on ze mną. A oni nikt nie chce otworzyć, bo idzie zbój. Jezus Chrystus nie jest zbójem. Chrystus jest ten, który wykupił ich wszystkich i jest doskonałością. Dlaczego ludzie nie chcą otworzyć jemu drzwi? Dlaczego mówią, że bycie bezgrzesznym jest łapanką i życie bezgrzeszne jest bardzo złą postawą, bo za to będą ukarani? Bo ulegli narracji i lobbingowi, kłamstwu Kościoła, który nakazuje się nieustannie umartwiać swoimi grzechami, a nie radować się ze zbawienia. Synowie Boży radują się ze zbawienia. I dlatego ci wszyscy ludzie, którzy tego nie robią, nie chcą być synami Bożymi, nie chcą być nimi, a jednocześnie gdzieś tam w kącie płaczą, że nimi nie są. Ale nie chcą, wszystko robią, nie chcą być, bo ulegli tym, którzy ich okłamują. To tak jak za czasów Hioba chodził szatan po ziemi i opowiadał swoją historię. Oni myśleli, że opowiada boską historię. Bóg wiedział, że to szatan robi, ale nie mógł go po prostu usunąć, skarcić i ukarać, bo ludzie nie widzieli jego przestępstwa. Przestępstwa szatana. Byłby Bóg niesprawiedliwy, ponieważ oni nie widzą, co by było złego w tej postawie. I dlatego dzisiaj Duch Święty ukazuje niegodziwość establishmentu duchownego. Niegodziwość. Ludzie mówią tak, ach, zamknijcie oczy, przecież każdy może mieć błądzić, przecież tak naprawdę sensem człowieczeństwa jest grzeszyć. Jesteśmy przecież słabymi. A kto taki uczynił was słabymi? Chrystus nie uczynił was słabymi, a byliście ale silnymi. Dał wam siebie. Czy on jest słaby, żeby uczynić was słabymi? On uczynił was silnymi, bo sam okazał się mocą i potęgą. Otwórzcie bramy, otwórzcie zawory wschodzą do piekła. Otwórzcie zawory, bo idzie ten, który jest zaprawiony w bojach. I bramy się nie otwierają. Uderza w bramy, bramy się rozpadają i wiąże Lucyfera. Jest zaprawiony w bojach. Jest potęgą i mocą. Jest królem królów. Więc nic dziwnego, może nie tyle, ale powiedzmy, że za listem świętego Pawła, drugi z Koryntian, rozdział 11, werset 13, za nim, nic dziwnego, że przebierają się za nią u światłości, bo w otwartej walce nie są w stanie nic uczynić, ponieważ szatan jest nikim. Nikim takim uczynił go Bóg. Był wszystkim. Był doskonałym cherubem. Był potężną światłością, którego największą wartością człowieka było naśladowanie właśnie jego doskonałości, jego światłości, jego czystości, jego oddania i ufności, jego posłuszeństwa. Miał wszystko. A co się stało? Miał wszystko, a uczynił to. Aniołów tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie. Opuścił własne mieszkanie. Ornat światłości porzucił. Ornat światłości porzucił. Porzucił chwałę, prawdę i posłuszeństwo Bogu.
spętany wiekuistymi więzami, zatrzymał w ciemnościach na sąd wiekuistego dnia. Wielkiego dnia. Na sąd wielkiego dnia. Więc byli wszyscy, synowie Boży byli wszystkim. Mieli w sobie wszystko, całą światłość Boga. Lucyfer także. Teraz są nikim i nikt im niczego nie dodaje. Kościół nieustannie dodaje. Bójcie się szatana. On może wszystko zrobić. Stoi za tym rogiem, stoi. On jesteście bezsilni względem niego. On może wszystko zrobić. Kompletna bzdura. Jest to nieprawda, bo godzi to w samego Boga. Przyznawanie mocy szatanowi godzi w samego Boga, bo ujawnia, że Bóg nie ma nad nim panowania, a człowiek, który w niego wierzy, wcale nie ma nad nim panowania. Ale przecież człowiek, przecież Bóg stworzył człowieka, aby miał panowanie nad Lucyferem. Jest zresztą napisane w Księdze Żywota, w Księdze Rodzaju, rozdział 3, werset 15. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie, szatanie, i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, szatanie, i potomstwo jej. Ono zmiaży ci głowę, a ty zmiażysz mu piętę. Właśnie. Pięta Achillesa. Matka Achillesa zanurzyła Achillesa w Styksie, trzymając go za piętę. I dlatego tylko pięta stała, nie była odporna na różnego rodzaju uderzenia. A tak Achilles był odporny całkowicie na te wszystkie wpływy. I dlatego tutaj, i dlatego pięta, dlatego zmiaży ci piętę, czyli pozbawisz, zostaniesz uwolniony od słabości swojej, a słabością człowieka jest lęk. Jest jarzmo, które musi połamać, a może je tylko połamać przez ufność Bogu. Uwierzenie nie na zasadzie pomyślę, zastanowię się, czy to jest dla mnie korzystne i czy to było możliwe. Pomyślę, czy to było możliwe. I są apokryfy. Gdy chodziłem na religię, miałem chyba 6, może 7 lat, pamiętam, że siostra, wtedy siostry prowadziły religię, że siostra mówiła, że Jezus Chrystus ulepił 6 wróbelków, klasnął w dłonie i wróbelki poleciały. Mały Józef pobiegł do matki swojej i ojca i naskarżył na Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus w szabat ulepił wróbelki z gliny, a one poleciały i złamał szabat. Ta sytuacja się powtórzyła wtedy, kiedy Jezus Chrystus uzdrowił paralityka przy sadzawce owczej, Betesda. Kiedy on wstał, chodził i pytają się, dlaczego uzdrowiłeś go w Dzień Święty. Ja tego nie zrobiłem, to mój ojciec zrobił. I dlatego tutaj pamiętam tą sytuację. Dzisiaj w apokryfach już dzisiaj nie mam w kanonie tej opowieści, dlatego, bo jest niemożliwe, żeby ulepić wróbelkę z gliny i żeby klatnąć, żeby ona poleciała. Zaczyna człowieka coraz bardziej, establishment zaczyna coraz bardziej człowieka wbijać w rozumowe pojmowanie rzeczy niemożliwych. Że są pewne rzeczy niemożliwe, a właściwie wszystko jest właściwie niemożliwe. A te są możliwe, które człowiek uznaje za możliwe i w ten sposób coraz bardziej się zamyka w ciemności samego siebie. Nie łamie jarzma. Jarzma. O jarzmie mówi bardzo wyraźnie, nie używając słowa jarzma, mówi święty Jan, rozdział 4, werset 18. W miłości nie ma lęku. To jest jarzmo. Jarzmo jest lęk. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, czyli miażdży, usuwa jarzmo. Ponieważ lęk kojarzy się z karą. Czyli jarzmo kojarzy się z karą. Ten, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Czyli ten, który jest w jarzmie, nie ma miłości. Ten, który jest w jarzmie, nie ma miłości. I dlatego tutaj, gdy wezmę ten werset i go tutaj skopiuję, i wtedy będę mógł go bez najmniejszego problemu wstawić. Gdzie ja tutaj to mam? Aha, tutaj. Bez problemu będę mógł tutaj go wstawić.
O, przepraszam bardzo. No jakoś nie chce mi się wstawić. Wstawi mi się za chwileczkę zapewne, bo jakiś musiałem błąd zrobić. No nie, nie chcę się wstawić. Ale to jest, chciałem tu wstawić, aby po prostu było to ukazane, że jarzmem jest lęk, a jarzmo usuwa, usuwane jest przez miłość. Dlatego, a miłością jest Chrystus. Miłością jest Chrystus, nie ma innej miłości. I miłością jest Chrystus, nie ma innej miłości, ponieważ miłość jest, Chrystus jest prawdą i doskonałością. O, już jest, dobrze. Jest prawdą i doskonałością. W ten sposób my musimy sobie uświadomić, że Chrystus wszystko uczynił. Zresztą jest powiedziane, Ojcze mój, który jesteś w niebie, uświęciło się imię Twoje. Czyli to mówią synowie Boży. Uświęciło się imię Twoje. Ci, którzy nie są synami Bożymi, nie mają odwagi tego mówić, ponieważ jest to nieprawda. Dla nich jest to nieprawda. A prawdą jest dla synów Bożych. Ojcze mój, który jesteś w niebie, uświęciło się imię Twoje, przyszło królestwo Twoje, jest wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, bo wypełniono wolę Bożą. Dałeś nam chleba, dałeś mi chleba na mojego powszedniego. Czyli Ty jesteś moim pokarmem, Twoja posłuszeństwo Tobie i nieustannie jestem, wychwalam Twoją krew, która mnie oczyściła i Twoje ciało, którym posilam się nieustannie, czyli Twojego ducha. Odpuściłeś mi moje winy, jako ja odpuściłem moim winowajcom. Nie dopuściłeś, abym uległ pokusie, dodania, czy ujęcia czegokolwiek do świętej Twojej drogocennej krwi, Jezusie Chrystusie, czy ujęcia czegokolwiek ze swojej świętej drogocennej krwi, Jezusie Chrystusie, Synu Boży, czy dodania, czy ujęcia czegokolwiek ze świętej Twojej woli, Boże Ojcze, jak zrobiła to Ewa i Adam przez Twoje nieposłuszeństwo, uwolniłeś mnie od tego zła. Tutaj chcę powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Człowiek ma taką naturę, że jeśli nie powie się jemu, czy nie pozna wewnętrznie, czego ma się obawiać, będzie się obawiał wszystkiego. Wszystkiego. I dlatego jest powiedziane, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Jeśli nie wie, że to nie zna Ewangelii, nie wie, żeby nie dodawać niczego do drogocennej krwi, czy ujmować z drogocennej krwi, czy dodawać do wolnej woli Bożej, czy ująć z woli Bożej, to będzie robił wszystko. Będzie siedział godzinami, będzie wymyślał niestworzone rzeczy na swój temat, co on takiego nie zrobił i nagle przyjdzie ten, który jest właśnie przewodnikiem szatanów, czyli szatanowi służy, będzie mu wszystkie grzechy jeszcze wymyślał, aby jeszcze bardziej po prostu zapadł się w ciemnościach. My musimy być świadomi, że nie chodzi o jakieś tam wymyślanie. A dlaczego? Bo Chrystus już nam to wszystko usunął. Usunął nam wszelkie grzechy i co powiedział jeszcze o jednej niezmiernie ważnej rzeczy, proszę Państwa. Księga Izajasza, Jeremiasza, rozdział 31, werset 34, który czytamy dosyć często. Proszę zauważyć, jest tutaj napisane. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do najmniejszego poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich już nie będę wspominał. Dzisiaj, co się dzieje dzisiaj dokąd prowadzi człowieka establishment duchowy? Nieustannie mówi o początkach. O początkach, o początkach, o początkach, a wszystko robi, aby żaden człowiek nie doznał nauki od samego Chrystusa, od Ducha Świętego. Wybija mu to z głowy, bo to na pewno szatan zrobił. Jeśli nie dostał to establishmentu duchownego, to na pewno to zrobił szatan. To szatan zwodzi tak ludzi, aby ludzie dążyli drogami Ducha Świętego, a nie słuchali establishmentu, bo establishment ma całe panowanie nad Bogiem, Duchem Świętym, Chrystusem, a i nad wszystkimi ludźmi. Zresztą nie omieszka tego mówić, jest chyba nawet w katechizmie napisane, że Bóg, że dzisiejszy establishment stał się większy od Boga. Nawet większy od Boga się stał. A dlaczego? No bo może sobie zmieniać jego establishment, jego słowa, a nie gromi. To znaczy, że mu pozwala. Nic takiego nie ma, żeby mu pozwala. Liczy na roztropność tych, którzy się stają
głupcami i nieroztropnymi. Żeby się nawrócili, żeby przestali to robić. Żeby wiedzieli o tym, że Bóg nie jest głuchy ani ślepy. Że Bóg dokładnie widzi ich postępowanie, ale liczy na ich nawrócenie. Nieustannie ma nadzieję, nieustannie jest cierpliwy. A cierpliwość pańską uważają, że go nie ma. Nadmierną, za długą cierpliwość pańską mówią, że go nie ma, bo jakoś nie przychodzi, to chyba go nie ma. A on jest cierpliwy. A on jest cierpliwy. A cierpliwość pańską uznają za słabość Boga. Bo groził, groził i nie przyszedł. Ale Hiob mówi, wiedzcie, że sądy istnieją. Wy baczcie na siebie. Księga Hioba, rozdział 19, werset 29. Wy sami drżycie przed mieczem, bo gniew za grzechy zapłonie. Wiedzcie, że sądy istnieją. Ale proszę zauważyć Księgę Hioba, rozdział 23. Rozdział 23. Werset od drugiego tu przeczytam. Proszę zauważyć, niezmiernie ciekawy, dlaczego on jest taki istotny i ważny. Dlatego, że on mówi o wszystkich tych osobach, które nie tylko słuchają, ale także, które nie słuchają, ale o wszystkich ludziach żyjących na tej ziemi i ukazuje jednocześnie postawę duszy, a jednocześnie postawę ciała. Jest napisane, Hiob mówi o tej skarga ciała. Skarga ciała, jeśli chodzi o temat, przedtemat kościelny, to przedtemat kościelny chyba brzmi troszeczkę inaczej. Zaraz zobaczę. Przedtemat. A przecież zło triumfuje. A tak to przedstawił. Tak wcale nie jest, że zło triumfuje. Jest napisane w taki sposób. Mówi ciało. Mówi ciało. I dziś ma skarga jest gorzka, bo ręką swą ból mi zadaje. Obym ja wiedział, gdzie można go znaleźć, jak dotrzeć do jego stolicy. Wszczołbym z nim swą sprawę i pełne dowodów miał usta. Gdybym znał słowa obrony, wiedział, co mi odpowie. Czy nadszedł na mnie gwałtownie, raczej zwróci na mnie uwagę. Z nim się prawuję niewinny, mimo mój sędzia wypuści mnie wolno. Kim jest tym sędzią? Kto jest tą sędzią? Dla ciała sędzią jego jest sumienie. Nic nie zrobiłem. Sumienie jest moją obroną. Ja mówię, dobry jestem. Dlaczego Bóg mnie krzywdzi? Z nim się prawuję, niewinny, mój sędzia wypuści mnie wolno. I dalej mówi ciało, pójdę na wschód, tam go nie ma, czyli szukam, żeby się z nim prawować. Na zachód nie mogę go dostrzec, na lewo sieje zniszczenie, nie widzę, na prawo się kryje, nie dojrzę. I tutaj mówi dusza. Teraz mówi dusza. Lecz on zna drogę, którą kroczę. Z prób wyjdę czysty jak złoto. Moja noga kroczy w ślad za nim. Nie zbaczę. Idę jego ścieżką. Nie gardzę nakazem warg jego i w sercu słowa ust jego chowam. Lecz on doświadcza. Kto zmieni? On postanowił. Wykonał. Plany wykonać potrafi. Wiele ich tai w swoim sercu. Czyli mówi tutaj święty Hiob o tym, że jego dusza raduje się ciszą pańską, która w jego sercu przebywa. Ciało cierpi trąd, gorączkę, spiekotę. Ciało skarży się, dlaczego mnie w takim stanie postawiłeś. Dusza mówi, ty znasz plany. Wydobędziesz mnie z tego problemu. Wyjdę czysty jak złoto z tych problemów, ponieważ nie czynisz niczego, co by mnie miało ukarać, udręczyć, umęczyć. I na końcu wiemy. Mówi Bóg do Hioba, ty zachowałeś moje prawo. Ukaram za to natomiast tych trzech adwersarzy. Ale powiem im, żeby złożyli przed tobą, żeby złożyli
ofiarę. I żeby się modlili do mnie, żeby się Hiob mówił, modlił do mnie, a ja wysłucham jego słów i wam to wszystko odpuszczę. I tak się też stało przecież. Tak się też stało. Znamy przecież księgę Hioba, to o czym rozmawialiśmy, to jest 42 rozdział Hioba, ostatni rozdział Hioba. Więc tutaj przeczytałem tutaj państwu skargę ciała i tutaj proszę zauważyć, jest taki, wyleciał mi to z głowy, jak to się nazywa, no ale to się tak nazywa na przykład psychoza przeniesiona. Psychoza przeniesiona jest taki w psychiatrii taki kierunek jak psychoza przeniesiona. Psychoza przeniesiona, ale ona tylko następuje w indukowana. Psychoza indukowana. Psychoza indukowana i ona tylko występuje, proszę państwa, u osób, które są w jakiś sposób w relacji dosyć ścisłej, bo nie występuje u osób, które są obcymi osobami. I proszę zauważyć, ciekawą sytuacją jest to, żeby tu zrozumieć tą ciekawą sytuację, że osoba przebywająca w jakimś środowisku, gdzie się zbliża z innymi osobami, które mają taki problem, zaczyna podobnie postępować. Zaczyna podobnie mieć urojenia i podobnie walczyć z czymś. Ale nie chodzi mnie o to. Chodzi o to, że jesteśmy odpowiedzialni za piękną córkę ziemską. Za tą, która w głębinach oczekuje naszego przyjścia. Gdzie sam Chrystus wstąpił do głębin i obiecał zbawienie. Ogłosił zbawienie. Ona jest w stanie udręczenia, czy można powiedzieć psychopatycznego stanu posłuszeństwa tym, którzy ją zwiedli, a człowiek, który nie trwa w Bogu, ulega psychozie indukowanej. W podobny sposób się zachowuje. W podobny sposób się zachowuje jak tamta udręczona. Jego świadomość podobnie postrzega, podobnie widzi, podobnie się niepokoi, podobnie się boi, podobnie chce uciekać i podobnie chce podejmować niewłaściwe decyzje. I dlatego jedyną możliwością jest to, aby uwierzyć Chrystusowi i On się staje naszą rodziną. A to wszystko, co ziemskie, staje się obce w takiej formule szatańskiej, a staje się bliskie przez Chrystusa Pana, który sprowadza do głębin światłość i uwalnia tą, która jest w tym stanie złym, myśląc, że dobrym. Uwalnia człowieka od psychozy indukowanej, bo człowiek jest ściśle związany z naturą wewnętrzną, ponieważ, jak to mówi święty Paweł bardzo wyraźnie wyszedł z tej psychozy indukowanej. Tak możemy dzisiaj to nazwać. Święty Paweł mówi takie słowa. Jestem, tak w luźnym tłumaczeniu, jestem doskonały i czysty. Jestem wewnętrznym, żywym człowiekiem. Chrystus uwolnił mnie od grzechów. Jemu, Bogu chwała, że żyję, jestem czysty, On we mnie żyje. A grzeszę. Nie chcę tego czynić, a czynię. A jeśli tego nie chcę czynić, a czynię, to nie ja to czynię, ale grzech w moim ciele to czyni. Nie sprzeciwię się Chrystusowi w żaden sposób, dlatego że widzę grzech w swoim ciele. Nie podważę nigdy Jego dzieła. Jego dzieło jest nade mną. Jego dzieło mnie wznosi. Dziełem Jego będę się chlubił. A grzech będę w ciele zwalczał, bo nigdy nie ulegnę psychozie indukowanej, które przychodzi z mojego ciała. Że grzech chce mnie podbić psychozą indukowaną, że to jest mój problem, że mam taki sam problem, że to ja mam problem, a on nie ma problemu. I tu jest właśnie ten stan psychozy indukowanej, gdzie święty Paweł właśnie wychodzi spod tego wpływu tylko przez świadomość tego, co Chrystus mu uczynił, bo uwierzył temu, który jest pewny. Pełny prawdy, doskonałości. Uwierzył Chrystusowi. I w ten sposób wierzył Bogu. I w ten sposób wyrwał się spod władzy właśnie tej siły ciemnej, która jakoby mądra chciała wpłynąć, aby zwieść mądrego. Odkupionego. I dlatego człowiek właśnie, który ulega emocjom, ulega niepokojom, ulega rozdrażnieniom, czyli jego świadomość ulega takiemu postępowaniu, ulega tak zwanej psychozie indukowanej. Czyli zaczyna postępować w podobny sposób i jest człowiek cały zwiedziony. I dlatego establishment duchowny powoduje tę sytuację, aby trzymać człowieka w psychozie indukowanej, a ostatecznie,
aby to, co jest złe, zaczęło panować i żeby się sytuacje odwróciły całkowicie. Ten, który jest wolny, stał się więźniem, a ten, który był więźniem, stał się wolny i rozszerza swoją nienawiść i swoje zniekształcenie całego postępowania na cały świat. I dlatego tutaj musimy być świadomi prawdy i dlatego wydobywamy się z tego problemu nie swoimi myślami, nie swoją umiejętnością, nie swoimi zdolnościami, ale wydobywamy się z tego problemu, proszę Państwa, przez wiarę, która nie czerpie swojej siły z rozumu, ani ze zwiedzionego umysłu, ale czerpie swoją siłę z samego Chrystusa, który jest żywy i trwa. Jak to jest powiedziane w liście świętego Piotra, pierwszy list świętego Piotra, rozdział 1, werset 23. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani, nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego dzięki słowu Boga, który jest żywy i trwa. I dzisiejszy świat, establishment duchowny i nie tylko establishment duchowny, ale także i świecki, powoduje tą sytuację, aby człowieka zanurzać w psychozie indukowanej i żeby w tym nic nie widział nienormalnego, żeby to po prostu naturalne jego postępowanie i stwarza tą psychozę indukowaną w 8 punktach. Czyli przeprowadza go przez 8 punktów do stanu, gdzie już jest po stronie ciemności i już walczy o ciemność, jakoby była ona światłością. I zwalcza światłość, jakoby była ciemnością. Bo już są po stronie ciemności i staczają bitwę z prawdą, a jednocześnie ludzi chcą otumanić. I dlatego tutaj prawdą naszej postawy, prawdziwą naszą postawą, doskonałą naszą postawą jest Chrystus. Po prostu chcę powiedzieć o tym, że Chrystus jest tą mocą, która nas wyzwala i musimy całkowicie uwierzyć Chrystusowi poza wpływem rozumowym, poza świadomością grzechów cielesnych. Ponieważ grzech cielesny, chcę powiedzieć o jednej rzeczy, nic nie znaczy, jeśli chodzi o prawdę duszy. Grzech cielesny pozostaje grzechem cielesnym, nie zmienia sytuacji duszy, która jest w dalszym ciągu w rękach Chrystusa i której to nie dotyczy. Nie dotyczy i dlatego każdy człowiek, który będzie wiedział o tym, że dusza jego jest doskonała z powodu wiary Chrystusa, Boga Ojca i Ducha Świętego, będzie trzymał się doskonałego Ducha Chrystusa, który usunie wszystkie złe duchy, które w różny sposób chytry chcą człowieka doprowadzić do tak naprawdę przebiegłego kłamstwa. Chcę go chytrością zwieść i żeby sobie wmówił, że ma problem nie mając go. Że ma problem nie mając go. Robi to establishment duchowny. Robi w taki sposób, przyjrzyj się swojemu ciału. Zobacz, że twoje ciało jest grzeszne. A jeśli twoje ciało jest grzeszne, to przecież ono co? Ciało nic innego nie robi, a tylko ukazuje prawdziwy stan duszy. To w tym momencie wyciągnij sobie wnioski, człowieku. Wnioski wyciągnij, nie powiem ci, ale wnioski wyciągnij, żebyś ty był obciążony tym, żeby tobie, na ciebie spadł cały ciężar i dlatego ja ci mówię w taki sposób. Dzieci się chrzci dlatego, aby zmyć z nich to, co na siebie nabyły w czasie narodzin. I ludzie, którzy ulegają narracji, myślą, że jest to grzech. Ale którzy znają Ewangelię i wierzą Bogu, wiedzą, że jest to światłość. Że światłość chcą, żeby zmyć. I ci, którzy nie wierzą, że Chrystus odkupił, uwolnił człowieka z grzechu pierworodnego i człowiek go nie ma, to myślą, że rodzi się z grzechem pierworodnym. A establishment mówi tak, my tego nie robimy, duchowny establishment, my tego nie robimy, to oni sami to wymyślają. My im tylko podsuwamy świnię, a że oni ją później żywią, a później mają kłopot, to ich sprawa. Jak to jest przysłowie, nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię. I tu jest właśnie ta sytuacja. My tylko podkładamy świnie, a że oni tą świnię później karmią i później mają z nią kłopot, to już jest ich sprawa. My do tego rąk nie przykładamy. My tylko ukazujemy, że mogą to wybrać. Ale jest tam właśnie zmuszanie człowieka do tego, aby uległ psychozie indukowanej. Żeby uległ psychodzie indukowanej, żeby uległ ciemnościom wewnętrznym, do których został stworzony, aby je usunąć, żeby wydobyć tą, która jest tam w głębinach, a nie, żeby postępował podobnie.
i podobnie się bał. To jest, proszę Państwa, bardzo wyraźnie widać jedną rzecz. Jednakowoż establishment duchowny i jednakowoż szatan i złe duchy strasznie się boją synów Bożych. Synowie Boże są nie do pokonania. Jest to niemożliwe, ponieważ sam Chrystus, Pan, jest w nich życiem. Jest to niemożliwe. Oni są nie do pokonania, dlatego strasznie się boją i wszystko robią, aby się to nigdy nie pojawiło, żeby nigdy nie powstało, żeby synowie Boże nigdy nie powstali. I nieustannie to jest widoczne. Dlatego, gdy się czyta na temat właśnie tych przedtematów, o których rozmawialiśmy, o tych przedtematach, gdzie jest zła miarzmo, czyli umniejszaj się, czyli udręczaj się, cierp i sprowadzaj na siebie jeszcze większy trud. A tam wcale tak nie jest. Złam! Bogu się nie podoba, że się dręczysz. Złam! Problem. Uwierz Bogu. On zamieszka sam i nie będziesz miał problemów. Bóg nie sprowadza na ciebie cierpienia. Bóg nie sprowadza na ciebie chaosu. Bóg nie sprowadza na ciebie trudu. Zadając ci pracę, zadanie, doświadczenie i próbę, dba o ciebie, bo to jest jego specyficzna opieka. A któreż to dziecko nie jest wychowywane właśnie przez swoją matkę, przez pracę, zadanie, doświadczenie i próbę. Czyli w sensie tym, że któreś dziecko nie jest oglądane przez swoją matkę po to, aby było dobrze wychowane. Nie mówi w taki sposób, dziecko, jeśli chcesz się nauczyć, zobacz, tam jest kominek, szyba rozgrzana do czerwoności, dotknij tej szyby, poparzysz się i będziesz wiedział na drugi dzień, że nie można. Ale co matka zrobi? Matka będzie jeszcze bardziej cierpiała od tego dziecka, bo dziecko będzie miało rączkę spaloną i nie wiadomo, czy ona w ogóle będzie ruchoma, ta rączka. Czy ta rączka w ogóle dojdzie do równowagi? Temperatura 800 stopni szyba, czy tam może mniej, spali się wszystko i po prostu matka nigdy tego nie uczyni, bo gdy się dziecko spaleczy paluszek i krzyczy, to matkę bardziej boli niż dziecko. Bardziej niż dziecko by to bolało. Dziecko robi hałasu, a matka po prostu prawie na reanimację jedzie. I tutaj trzeba ją reanimować. Dlatego musimy mieć tą świadomość prostoty. Prostoty naszego Boga. Jak to jest powiedziane, przeczytam to o tej prostocie naszego Boga. Psalm stopni, psalm 137, nie jest to już plan stopni, bo jest 15, od 120 psalmu do 124, później jest psalm 125, psalm, jest to psalm tak zwanego dziedzińca, a później jest psalm świątyni. I więc spójrzmy na psalm 36, może najpierw 35 przeczytam. Psalm 135, czyli psalm, to już nie jest psalm stopni, ale psalm w dziedzińcu. Alleluja, chwalcie imię Pana, chwalcie słudzy Pańscy, wy, którzy stoicie w domu Pańskim, na dziedzińcu domu Boga naszego. Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan. Śpiewajcie Jemu, Jego imieniu, bo łaskawe. Pan bowiem wybrał lud sobie Jakuba, Izraela, na wyłączną swoją własność. Wiem, że Pan jest wielki i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami. I tutaj przeczytam, to jest dosyć długi ten psalm, ale przeczytam też kawałeczek psalmu 136, czyli psalm świątyni, bo jest 15 stopni, prowadzi na dziedziniec, a na dziedzińcu jest świątynia. I to jest właśnie ten psalm 136, który jest związany od 120 psalmu. Pokażę Państwu zresztą. Psalm 120. Psalm 120. Psalm pieśni stopni, a psalm 129, szczęśliwi, których droga nieskalana, a psalm stopni rozpoczyna się tak, 120 psalm stopni, 121 psalm stopni, 122 pieśni stopni, 123 stopni, 24 stopni, 25 stopni, 26 stopni, 27 stopni, 28 pieśń stopni, 29 5 stopni, 135 stopni, 131 5 stopni, 132 5 stopni, 133
trzeci 5 stopni, 134 5 stopni, to jest 15 stopni. 135 Alleluja i teraz mieliśmy 136 psalm, w którym jest napisane: Alleluja, chwalcie Pana, bo łaska Jego na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki. On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki. On w mądrości ułożył niebiosa, bo Jego łaska na wieki. On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki. On uczynił wielkie światło, bo Jego łaska na wieki. I tutaj chciałem Państwu powiedzieć właśnie o psalmie 136, czyli 15 stopni psalmu. To jest Święta Maria Matka Boża, która miała 3 latka i wchodziła, chyba wprowadzana przez kapłana Zachariasza, wprowadzana była do świątyni. Stopnie były ogromne, a ta mała dziewczynka, która miała 3 latka, wdrapywała się bez pomocy na te stopnie, weszła przez te 15 stopni. Później poszła przez dziedziniec do świątyni i weszła do świątyni tam, aby zostać serwą. Czyli nieustannie właśnie ten psalm 136 śpiewać: łaska Pana nad wszystkimi na wieki. Łaska na wieki. I wywiódł spośród nich Izraela, bo Jego łaska na wieki. Ręką potężną wyciągniętym ramieniem, bo Jego łaska na wieki. I nieustannie. I ona jest tą, która porodziła syna, bo Jego łaska na wieki. I dlatego mówi: łaskiś pełna. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna. Łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Dziękuję Państwu, przerwa.